Akcja. Akcja. Kolejny odcinek po dłuższym czasie. Kurde. Płyniesz! To w ogóle! Dobra! Zapraszamy na kolejny odcinek końcika. Dzisiaj na tapetę jakie wspomnienia idą, Radosław? Dobrze, no to wspomnienia wakacyjne. Proszę bardzo, Radosław, pierwszy rzut. Jakie masz wspomnienia z wakacji? Obojętnie, czy to za dziecka, czy za dorosłego. Moje wakacje do pewnego momentu życia to się dzielą na takie dwa segmenty. Jeden to był taki, że spędzałem je z kuzynem, do którego zawsze jeździłem rowerem. A drugi to taki, że pracowałem każde wakacje przez cały lipiec, cały sierpień i pół września, a potem jeszcze przez resztę roku szkolnego przez weekendy, tak naprawdę. Mm-hmm. I potrafiłem w ciągu całego jednego miesiąca, tych 31 dni, mieć 2 albo 3 dni wolne tylko. Mhm. No. I co dalej? No, dalej znalazłem pracę tutaj i przestałem jeździć do domu, tam do pracy. Ale to mają być jakieś... Jakie śmieszne. Jakie zabawne historie, Radziu. Zabawne historie? No, a nie, że byłem, tyle pracowałem i wróciłem. Ale było fajnie. Jeszcze szybciej rozpływały. Radniera. To może ja zacznę, to może ci się to tam... Znaczy ja mam jedną historyjkę już w głowie. No to dawaj. To raczej z tego czasu, kiedy byłem młodszy i się zabawiałem... Znaczy, zabawiałem z kuzynem, to może źle brzmi. Kiedy jeździłem w odwiedziny do niego w celach czysto rekreacyjnych. Żadnych związków. Tak. I to jest gość, który uwielbiał grać swojego czasu w piłkę. Z którym bardzo często grałem, bo on był takim mega podjarany tym. Tam u niego graliśmy na podwórku, tam był taki jakby placek wydzielony, gdzie było ognisko robione. Boisko robione zawsze. Ale też no, była to wieś, więc tam tu i ówdzie biegały sobie luzem krowy. A krowy zostawiają po sobie czasem różne ślady swojej obecności. Łajno. Guano, nazwijmy to. Dobrze, łajno, no. Do. Tudzież zemstą Burger Kinga. I pamiętam, że któryś był taki dzień, że robiliśmy jakieś triki-tiki tą piłką. Gdzieś nam poleciała na bok, zaczęliśmy się ścigać do niej, chyba obaj naraz do niej wyskoczyliśmy i obaj jednocześnie się wpakowaliśmy właśnie w taką bombę witaminową. Ja z tego co pamiętam całą prawą nogą, od udo aż po kostkę, a on chyba lewą nogą, także jednocześnie się odcisnęliśmy swoje piętno na tym. W tym łajnie. No tak. Nie byłem może jakoś super zachwycony wtedy, aczkolwiek myślę, że mógłbym taką historię przytoczyć obecnie, z dystansem, bo to już było kilkanaście lat temu dobrych. No, już będzie paręnaście lat. Mam tylko takie pytanie, takie... Tak sprało się. I nie było czuć w domu po praniu mimo wszystko, że to nie pierwszej świeżości substancja? Ciężko mi powiedzieć, bo ja potem musiałem te spodnie szybko przeprać i jeszcze w tych spodniach przejechać kilkanaście kilometrów do domu rowerem. O Boże. No. Na mokro jechałeś? Nie, to było lato, więc no szybko mi wyschło. O Boże. Opowiem, to może byliśmy na takiej, wiesz, na świeżą historię. W każdym razie byliśmy na sprzątaniu świata. Chyba w gimnazjum. Chyba to już było. Albo w podstawówce, nie jestem pewna. W każdym razie byliśmy no mniejsi. No i było to sprzątanie świata i po okolicy żeśmy chodzili i sprzątali te śmieci, wiadomo. No i dzień wcześniej była ulewa i porobiły się kałuże i przez to, że to wszystko się tak, no wiesz, rozciapciało, rozbabrało wszędzie, to porobiło się takie mini błotka. No nie. No i myśmy szli taką drogą tutaj przy szkole, już jakby po tym całym sprzątaniu wracaliśmy. No i szliśmy tam, wiadomo, parami. No i wszyscy przeszli, tak starali się ominąć to błotko, a kolega centralnie wszedł w to i jak zrobił krok, to mu but został, że z jedną nogą był tak w powietrzu i skarpetką i nie wiedział, co ma dalej zrobić.
Potem tego buta ciężko było wyjąć, bo te błota, błota czasem są takie, no... Ruchome piaski. No, że czasem nie można wyjąć z tego błota. No i tak stał z tą nogą i robił takie jaskółkę przez parę minut i nie wiedział, co ma zrobić. Mini błotka to zawsze były zdradliwe, jak się jechało rowerem. No, to się wypieprzałeś w takim rowerze. Nawet nie chodzi, że wypieprzałem, tylko... Ja rzadko omijałem kałuże, raczej w nie wjeżdżałem. Aha, na brudno się wracało, tak? Nie. Chodzi o to, że niektóre z tych kałuż jakby miały drugie dno. To znaczy? No, że zamiast przejechać sobie po asfalcie, na którym się zebrało troszkę wody, to jakbyś wpadała w jakiś kanion, nie? Rowerem. Bo się okazało, że tam jest dwumetrowa dziura. Przypomniałeś mi jedną historię, ale to muszę... Dyskoteka szkolna. Przypomniało mi się. Pierwsza od dłuższego czasu, wiesz, że się dwójkę dawało, legitkę pokazywało i można było wejść, nie? No i słuchaj. My tam miałyśmy taką czwórkę, jakby w czwórkę tworzyłyśmy taką malapaczkę babek z naszej ekipy takiej większej, co otworzyliśmy. No, seks w Wielkim Mieście. No niekoniecznie. W gimnazjum chyba, no to niekoniecznie. W każdym razie tak, pierwsza dyska. No to trzeba było się odszykować. No i wszystkie tam wiadomo, te loki pokręciły, sukienki powybierały, wystroiłyśmy się. No i słuchaj, akurat tak wypadło. Mówię ci, słucham. Co się stało? Nie, słucham cię. Akurat tak wypadło, że no była ulewa, wiadomo, bo to zimno było, jesień w ogóle. No i słuchaj, wyszłyśmy z takie wyszykowane i w ogóle. I ten, szłyśmy i była taka zdradliwa, nie błotko, tylko kałuża zdradliwa. I my z koleżankami ominęłyśmy to, a koleżanka wyszła, bo myślała, że taka płytka, wiesz, jak to się zdarza czasem. I tak po prostu, no tak jakby szła i tak po prostu jej chrusnęło, że prawie do kolana ją zachlapało i całe buty zamoczone, w ogóle wszystko. Nie, no. Najgorsze takie właśnie. No i musiała się ten, no nie miała jakby możliwości, wiesz, jakoś to... zmienić, więc musiała się wrócić do domu, przebrać co innego, cała fryzura w pizdzie, bo wiadomo deszcz poszło, całe szykowanie. Myślałem, że głową tylko kałużę wpadła też. No nie, no bo ona się nie potknęła, tylko w nią weszła. No i się zachlapała po prostu, bo szłyśmy tak szybciej. A u was w szkole się robiło tsunami? A co to jest tsunami? Że się podchodziło do kałuży i tak bokiem było to takie tsunami i na kogoś naspomniało się. Nie. To my się tak w gimnazjum zapowiadaliśmy. Nie mieliśmy czegoś takiego. Deszczowy dzień to było ryzyko właśnie zostania zatopionym przez tsunami. A to były wspomnienia z wakacji ten film, czy co to radzie było? No powinien być z wakacji, a zjechaliśmy na szkołę. No to może być też ze szkoły, bo teraz mi się przypomniało. Że kiedyś, znaczy ogólnie moja klasa w gimnazjum to były no takie trochę świry, że lubili sobie tak rozrabiać, lubili robić dziwne rzeczy. Niekoniecznie mądre, a czasem zabawne. I na którejś lekcji pamiętam, że było takich trzech typków i jednego zawinęli w, nie wiem czy to była folia taka, strecz czy coś w tym stylu, owinęli go to po prostu jak mumię i kazali mu tak chodzić po szkole. I iść na zajęcia i w ogóle udawać, że generalnie okej, wszystko ze mną. Słuchaj, on tak chodził. Nikt nie zareagował? No i nauczyciele do niego gadali, a on tak chodził. Że on nie ma jak notować. I dopiero jak dyrektora wezwali, to jego tam porozcinali i on się uwolnił. No, autentyczna historia. Jeszcze chcieli go ze schodów zrzucić, ale potem stwierdzili, że to zbyt niebezpieczne, że może się połamać. No, ja miałam takich ludzi w klasie. Nie, to u mnie w gimnazjum zawsze trzeba było tylko dobrze plecaka pilnować, to się już powiem. Jakby w momencie, kiedy nie upilnowałaś plecaka dłużej niż przez 30 sekund, to mogłeś go szukać albo po całej klasie, jeśli była to lekcja, albo po całej szkole, jeśli była to przerwa. Więc ja wtedy sobie wyrobiłem taki nawyk, który mi został do tej pory, że jeśli kładę torbę, plecak czy cokolwiek obok siebie, to muszę go czuć nogą. Bo jak go nie czuję, to automatycznie czuję się zagrożony, że go gdzieś nie ma. Ale patrz, jak dzieciństwo wpływa na dorosłość, bo strasznie. Ja nawet jak w pracy siedzę, kładę sobie torbę z laptopa koło biurka, no to ja ją muszę czuć nogą, albo chociaż mieć ją za sobą. Obawiasz się kradzieży. Nawet nie, że się obawiam, po prostu mi zostało, tak? I sobie podpalić włosy. Co? Mówiłem ci chyba o nim, to jest koleś, który miał takie afro,
jak się w amerykańskich filmach czasem widzi, takie afro. No, wiem, takie prawdziwe. No i ktoś mu kiedyś podpalił, żeby zobaczyć, co się znajdzie. Co ty mówisz? Ale szybko się skapnął, bo zaczęło strasznie dawać. Ciebie to śmieszne? No, do tej pory. Straszne. No to różne wygiby były czasem. Ogólnie byłem średnio ulubionym dzieckiem, ale jakieś tam wspomnienia. Masakra, to są okropne. No i to teraz będziesz sobie wyobrazić, że do jakiegoś ochapu chodziłem albo gdzieś. Ochapu? Tak, bo jak byłem w gimnazjum, to jakby moje gimnazjum było, nazwijmy to, w dole ulicy, które się tam cisło pod górę, a na górze zaraz nad nami był budynek, który nazywał się OHP i to był skrót od, żebym się teraz nie pomylił, Ochotniczy Hufiec Pracy. Chociaż my na to mieliśmy trochę inne wytłumaczenia, których nie będę przytaczał. Nie, jeśli nie cenzuralne, to daruj. I to była szkoła, do której się trafiało, jak wyleciałeś ze zwykłej szkoły. Taka... Nie, dobra, już wiem o czym mówiłeś, ale nie, ja nie myślę, że ty jesteś jakiś... że byłeś jakąś patologią. Nie, tylko nie, no tak, bo ja rozumiem, bo też przeżyłam coś strasznego w szkole i... Jakby rozumiem tego uczucia tego chłopa. No ale on miał wywalone na to. Jak wywalone mógł mieć na to, że mu podpalili włosy? No ale same końcówki. To nie jest tak, że on się zajął żywym ogniem. Tylko mu podpalili delikatnie końcówki i poniósł się smrodity. No tak, no. Z kolonii mam dużo. No to mów o kolonii. Jak byłam na kolonii, to miałam ślub i miałam chrzest. A to ty jesteś rozwódką. Nie mówiłaś mi tego. No tak wyszło. Gdyby nie oni, to ja bym nie wiedział. Że ja ci rogi przyprawiłam? Że ty mi rogi przyprawiłaś. Nie, no miałam wtedy... Nie wiem, ile się ma lat, jak się jeździ na kolonie? 11? 11? Ja jak byłem, to miałem... 14? To pojechaliśmy właśnie do chyba Mrzeżyna albo Dziwnówka, coś w tym stylu. I właśnie tam było chrzest i w ogóle tam się dawało jakieś imiona. No i później się po prostu był ślub. I do dzisiaj jestem na 100% pewna, mam w takim drewnianym pudełeczku u siebie w szafce w pokoju obrączki, które były z takiego no pseudo metalu, takiego wiesz, no jak to się mówi. Aluminium, coś tego. Amelinium. No, takie pozłacane, wiesz, tak tanio i po prostu i mam. No może powinnaś odnaleźć tego gościa. Jezu, ja nawet nie wiem, jak on miał na imię ten typek. To... Nie jestem w stanie przypomnieć sobie jego twarzy, a bez twarzy to wiesz, że ja nikogo nie odnajdę.